Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie numerologiczne czwóreczki. Taki szybki przekaz na nowy rok numerologiczny, bo wiecie bądź nie wiecie, a jeśli nie wiecie, to właśnie się dowiecie, że 18 września 2020 roku, chciałam powiedzieć 2022, ale trochę za bardzo wybiegłam w przyszłość, zaczyna nam się nowy rok numerologiczny. Czyli to oznacza, że od tego 18 września już tak naprawdę będą na nas oddziaływały wpływy roku 2021, a to z kolei oznacza, że zmieniają nam się energie, zmieniają nam się prądy wokół nas, zaczynają przychodzić nowe wyzwania, nowe szanse. Rok 2021 niesie ze sobą wibracje piątki i dla Was, czyli dla numerologicznych czwórek, rokiem osobistym nowym będzie rok o wibracji dziewiątki. Co to będzie dla Was oznaczało? Zakończenia i jeszcze raz zakończenia. Dziewiątka to jest ostatnia z cyfr, pokazuje nam przepracowane lekcje karmiczne, pokazuje nam zakończone projekty, pokazuje nam pewne dokonane stany, zamykanie pewnych rozdziałów. Jak wiecie, też każdy koniec jest nowym początkiem, więc oczywistą rzeczą jest, że wraz właśnie z pewnymi rozliczeniami pojawią się także nowe szanse w naszym życiu. Ktoś zakończy jedną pracę, za chwileczkę na horyzoncie pojawi się kolejna. Ktoś zakończy jeden związek, za jakiś czas na jego drodze stanie nowa osoba. Ktoś przejdzie głęboką transformację wewnętrzną i stanie się jak gdyby zupełnie nową jednostką i sam siebie może nie poznawać. Tutaj jest doprowadzanie pewnych spraw do końca. Pewne tematy już się wyczerpują, pewne formy już przestają istnieć. Coś już po prostu ewoluowało, wyrósł z tego motyl i motyl po prostu odfrunął. No, to jest naturalna kolej rzeczy, że wszystko się zmienia, przychodzą poszczególne cykle i u Was właśnie to jest koniec pewnego cyklu. Także te zakończenia, te podsumowania będą tutaj na porządku dziennym. Wylosujemy dla Was karty, zobaczymy właśnie co jeszcze chcą nam dopowiedzieć. Natomiast oczywiście serdecznie zapraszam osoby, które są zainteresowane takim czytaniem indywidualnym na nowy rok numerologiczny. One obecnie są w promocji i to czytanie już jest takie bardzo konkretne, ponieważ tutaj mówimy tylko tak ogólnie, tam zaglądamy w każdą sferę życia, też możecie zadawać swoje pytania, więc będziemy to sprawdzać bardzo dokładnie, jakie aspekty Wam jako konkretnej osobie będą towarzyszyły. Zapraszam do kontaktu mailowego. Mój adres mailowy znajduje się w opisie pod filmem oraz w przypiętym komentarzu. A teraz sprawdźmy sobie tak ogólnie dla numerologicznych czwórek, jakie będzie największe wyzwanie i jaka będzie największa szansa na nowy rok numerologiczny. Zacznijmy może od wyzwania. Jakie będzie dla Was, drogie czwórki, największe wyzwanie właśnie na ten nowy rok numerologiczny? Co będzie największym wyzwaniem? Karta świata. Tak, wiecie dlaczego? Bo pójście w świat często się wiąże z tym, że trzeba coś zostawić, trzeba z czegoś zrezygnować, trzeba coś puścić. I ta dziewiątka, właśnie dziewiąty rok osobisty będzie sprzyjał takim podsumowaniom i zakończeniom, ale jest to dla Was wyzwanie, dlatego że czasami bardzo trudno jest coś zakończyć, trudno jest z czegoś wyjść. Chociaż nawet bardzo byśmy chcieli, to no, tak nam się wydaje przynajmniej, że istnieją jakieś niewidzialne przeszkody, które nam na to nie pozwalają. Ktoś na przykład nie może odejść z karmicznego małżeństwa, jest to dla niego wręcz niewykonalne. Wydaje mu się, że jest uwięziony, że znajduje się w jakiejś pułapce, a tymczasem jest wolnym człowiekiem i w każdej chwili tak naprawdę w ten świat może sobie pójść. Natomiast pójście w świat wiąże się z tym, że możemy ze sobą wziąć no, jednak ograniczoną ilość bagażu. I tutaj mówię o bagażu nie w sensie takim dosłownym, ale przenośnym, więc możemy ze sobą wziąć tylko jeden taki mały tobołeczek, który gdzieś
tam nie będzie nam zawadzał po drodze. I często właśnie na tym polega cała trudność w zakończeniach i odejściach, że nie potrafimy czegoś zostawić, czegoś, co nam już nie służy, czegoś, co tak naprawdę stanowi dla nas taki balast, takie obciążenie. Ale bardzo trudno jest zostawić to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, co daje nam takie poczucie stałości w świecie. Ale świat nie jest stały. Ten nasz świat materialny dąży do nieustannego rozwoju, tak naprawdę do nieustannej destrukcji, bo te formy, które zostały stworzone, no, prędzej czy później będą musiały się rozpaść. To jest kruchość materii. I tutaj my musimy przejść do przodu. Dla ducha tak naprawdę świat jest nieskończony, przestrzeń jest nieskończona, nie istnieje pojęcie czasu, ale duch również wyrywa nas bardzo mocno do przodu. Więc to będzie dla Was przede wszystkim takie największe wyzwanie, a szansa największa dla numerologicznych czwórek, król denarów. No, dla niektórych Pań szansa na pewno na zamąż pójście, bo jest to karta męża, takiego właśnie małżonka statecznego, dobrego, cierpliwego, takiej podpory, takiej opoki. Dla innych po prostu możliwość znalezienia stałej pracy, dorobienia się czegoś, stworzenia własnej firmy, stworzenia czegoś naprawdę takiego opartego na solidnych zasadach, od podstaw zupełnych. Tutaj też szansą jest to, że być może będziecie w stanie zyskać większą pewność siebie, większe umiłowanie do tradycji, więcej jakby wiary w to, że potraficie coś wykonać pracą własnych rąk. Więc tutaj ładnie nam się to pokazuje, jeżeli chodzi o te Wasze i wyzwania, i szanse, potencjały. Teraz wylosujemy jeszcze dla Was dodatkową poradę. Mamy tutaj taką kostkę kolorową i jeżeli wypadnie nam cyfra parzysta, to losujemy z białych kart, jeżeli nie parzysta, to z czarnych, czyli mamy albo pozytyw, albo negatyw, co tutaj dla Was pokazuje nam się dwójeczka. Do tej pory, wiecie co, było super, bo wypadały tylko i wyłącznie parzyste cyfry, no i fajnie, ponieważ dzięki temu możemy brać białe karty, czyli skupiać się na pozytywach, a na pozytywach zazwyczaj powinniśmy się skupiać. I tutaj mamy małpkę. Ta karta to jest dla Ciebie taka rada, abyś była zwinny, zwinna, szybki, szybka. Małpka też namawia Cię do takiej większej swobody, większej zabawy, bo to jest takie zwierzątko radosne, skaczące gdzieś tam po drzewkach, nie przejmujące się za nadto problemami. I to jest też takie właśnie pokazanie, że Ty możesz swobodnie przeskoczyć tak naprawdę z jednej formy do drugiej, z jednego stanu do drugiego. Wcale to się nie wiąże dla Ciebie z żadnym obciążeniem. Bądź jak ta małpka, skoczna, szybka, zwinna. Pędź ku nowym wyzwaniom. Nie zastanawiaj się nad tym, co musisz poświęcić i nie traktuj tego w kategoriach poświęcenia, bo tak naprawdę nic tutaj nie tracisz. To jest tylko i wyłącznie przejście z jednego stanu do drugiego. Więc tutaj chodzi przede wszystkim o takie odpuszczenie, o więcej zabawy w życiu, o więcej swobody, więcej też takiej po prostu radości życia, bez jakichś nacisków na coś, na cokolwiek tak naprawdę, tylko takie po prostu czasami życie i cieszenie się chwilą. Więc taka rada tutaj dla numerologicznych czwóreczek. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, pozdrawiam Was gorąco, do zobaczenia, do usłyszenia.